Witam Was w sobotę, 6 sierpnia i widzę, że nasi sąsiedzi zdecydowali się wystawić dom na sprzedaż. I dzisiaj jest ten open house, także zaraz Wam pójdę i pokażę. No to chodźmy, zobaczymy, jak taki dom wygląda. Sama jestem ciekawa. On jest wystawiony za bardzo, bardzo atrakcyjną cenę, jak na tą okolicę, bo tylko za 550 tysięcy. Także naprawdę jestem ciekawa, jak on wygląda w środku. Muszę dodać, że ten dom znajduje się w najbardziej prestiżowej dzielnicy miasta, która jest też najstarszą dzielnicą. Jeśli ktoś nie widział mojej okolicy, to zapraszam na filmik. Dwa w sumie filmiki, spacer po mojej okolicy, podlinkuję Wam. Jeden kręciłam niedawno, w tym roku, w maju. Myślę, że za taką cenę to on pójdzie w jeden dzień. No, weranda jest taka mniejsza. Dom ten był zbudowany w 1926 roku, także ma prawie 100 lat. Taki mały tarasik i bardzo, bardzo dużo cienia. Nie wiem, co to jest drzewo. Nie wiem. Tam są jakieś grusze, widzę. No, to jest fajna zabawa tu dla dzieciaków. Strasznie dużo cienia i oni w ogóle są po tej stronie ulicy, tak jakby północnej. My na szczęście jesteśmy po południowej, więc mamy takie wystawienie południowo-zachodnie, a tutaj mają bardziej tak północno-zachodnie. No tu praktycznie nic nie rośnie. Azji mówi, że my mamy dużo cienia. Ludzie tam oglądają. Nic nie rośnie, za to od groma jest zbierania liści każdej jesieni. A cóż to za dziwna komórka tutaj. Ciekawe. Aha, tu tylko jest na kosiarkę. Ale zobaczcie. Straszny. No i wodę też oszczędzają. Dobrze. Starodawna linia na pranie. Takich nie robią. No i taka mała weranda. Ale ładnie bluszcz tutaj rośnie. Szkoda, że u nas tak nie rośnie. No i tutaj też dużo do roboty. Ta szopka też do rozbiórki. Znaczy, to jest niby garaż. No i mamy bok z dzikim winem. A tutaj jakieś tajemnicze schody, które prowadzą donikąd. Jakieś trzecie wejście było. Widzę, że ta przybudówka jest w miarę nowa. No, śmiesznie to wygląda. Alicja w Krainie Czarów. Kurczę. Teraz widzę, dlaczego ten dom jest taki tani, bo praktycznie wszystko jest chyba do remontu. Tu zaraz przy wejściu mamy taki duży salon. Ale to w stanie jest naprawdę, zobaczcie. Tutaj wiem, że ostatnio ludzie wynajmowali. Więc właściciele już przez dłuższy czas tutaj nie mieszkali. No i zobaczcie, na przykład na suficie. To jest do roboty. Ten sufit też jest jakieś takie kółeczko, a tutaj jest w ogóle pęknięty. Tu mamy taką malusieńką kuchnię. Dosłownie jak w mieszkaniu.
Także zobaczcie, wszystko stare, stare, stare. U nas też jest stare, ale u nas jest wszystko zadbane. No tutaj podłogi już takie, jakieś płytki. Nie wiem, do czego to jest chyba... A, bo tutaj mają szafę i do wkładania butów. Tu mamy wyjście na patio i zobaczcie, nawet szyba jest do wymiany, bo jest cała popękana, porysowana. Tutaj chyba jakieś zwierzaki, były jakieś psy. No i tak to wygląda. Idziemy teraz do piwnicy, to jest to boczne wejście. To jest chyba skrzynka? Nie. Myślałam, że to jest skrzynka, a to jest jakiś, nie wiem na co. Okej, zobaczymy tutaj. No, piwnica jest tak mniej więcej wykończona, mówię mniej więcej, bo czasami tylko rusztowania są na ścianach. Pralnia. Zmiękczasz do wody, boiler. No widzicie, tu na przykład sufit nie jest wykończony. U nas w sumie też w części nie jest. Tu jakiś jeszcze schowek. A tutaj wielki pokój, który można przerobić na, jak oni to nazywają, family room. Taki pokój właśnie, żeby spędzać czas z rodziną, przy telewizji. No, taka koza. Te kozy są fajne, jak widzieliście, my mamy na działce. Także bardzo lubimy. Nawet to jest na gaz. Tutaj też jeszcze jakiś mały schowek. Także nie wiem, gdzie tu się światło zapala. No, dosyć duży, taki jakby. A jedzenie przechowywać, jak oni tu mówią, ta zimna piwnica. Też taką mamy. Takie pomieszczenie. No, zobaczcie, wszystko do remontu. Okej. Okay. Idziemy na górę. I zapach dziwny jest. Takiego starego domu. Boże, nie podoba mi się. Tu jest ta... Malutki pokój, chyba najmniejszy. A to już na górę się idzie, na górę. Ha! U nas nie ma tego. Ale to śmierdzi. Kurde. U nas tego typu są okna i ja to wszystko musiałam, bo było zamalowane na biało, kilkoma farbami, kilkoma warstwami, także to wszystko skrobałam u nas. Wow. Podłoga oryginalna, oczywiście skrzypiąca. Kolejna sypialnia. Wiecie, tutaj to jest tak dziwnie w północnej Ameryce, jeśli pokój nie ma wbudowanej szafy, to nie może się nazywać sypialnią. Więc gdyby ktoś tu zlikwidował tą szafę i wstawił sobie w to miejsce, powiedzmy, szafę z Ikei, to już by się to nie liczyło, jakby na przykład chciał sprzedawać ten dom, to już by się nie liczyło, że to jest sypialnia. Takie dziwne mają, naprawdę. Widzę, że tutaj mają podwójne ogrzewanie, my tego nie mamy, my mamy tylko to nadmuchowe, a tutaj widzę, że mają też panel elektryczny. Boże, jakie to wszystko jest stare. A tutaj mają właśnie takie nadmuchowe, które mamy, to jest zimą to grzeje, a latem to ochładza. AC, air condition, znaczy klimatyzacja. Tu jakieś szafy na poście. I też wszystko do odrestaurowania. No i tu malusieńki pokoik, to pewnie dziecinny. Taki fajny przełącznik. Ale powiem wam, że te domy, które my wynajmujemy ludziom, są w 100 razy lepszym stanie niż ten.
No i takie jeszcze starodawne okna. No mamy nowsze okna, aczkolwiek te okna nasze nie są nowe, ale nie takie stare jak te. To już są po prostu wieczne te okna. Zgniłe parapety i wewnątrz i zewnątrz. No tu jest fajna szafa dosyć. Taka w zasadzie łazienkowa to jest, tak. Dlatego, że w łazience pewnie nie ma szafy. Jedyna łazienka w tym domu. Na dole też nie ma kibelka. My mamy w piwnicy prysznic. Mamy saunę. Mamy na głównym poziomie kibelek z umywalką. No i na górze też mam łazienkę pod takimi też skosami. I tutaj to jest jedyna łazienka, czyli kiedy goście ci przyjdą i ktoś chce do kibelka polecieć, to musi tu ci lecieć do tej łazienki. Ale ta łazieneczka jest fajna. Fajnie można by ją zrobić nowocześnie. Ja lubię te skosy bardzo. No ale też wszystko do roboty. Zobaczcie na tą podłogę. Starodawne to. Jedynie co tutaj chyba w miarę niedawno było robione, to te kafelki, bo one nie wyglądają na stare. Zawsze fajnie mieć widok na zewnątrz, kiedy się bierze prysznic, prawda? Ja mam u siebie cały balkon w mojej łazience, także mogę sobie siedzieć w wannie i otworzyć sobie drzwi i widzieć mój ogród. A jeszcze chcę wejść tutaj tymi tajemniczymi drzwiami, dokąd one prowadzą, na strych. Jak tutaj jest strasznie nisko. Ale w naszym domu tego nie ma, bo w naszym domu są te schowki z boku w ścianach i część z nich ja poprzerabiałam, żeby po prostu był akces z pokoi jako szafy. No a tutaj jest zupełnie inny układ, tylko że tutaj na czworaka musisz wchodzić albo być jakimś midget, karłem albo dzieckiem. Ale ogólnie dla dzieci tu można zrobić fajny pokój. Bo wiecie, dzieci to im nie przeszkadza. Boże. No i tu jeszcze jedno okno. Także dzieciom wcale nie przeszkadza, że tutaj jest nisko, ale Boże, trzeba uważać, żeby się nie zabić. Moi sąsiedzi, ci, którzy sprzedali ten dom, gdzie teraz stoi ten w budowie, to oni, wiecie co, mieli podobny dom i oni podnosili cały dach. I tyle szmalów w ten dom włożyli, że naprawdę to było niesamowite. A ten wziął, kupił i zburzył. Mi się najbardziej podoba strych, tylko trzeba tu być akrobatą, żeby tu wejść. Wiecie, z tego można bardzo fajny domek zrobić. Nawet można sobie poradzić przecież z ogrodem, bo można te wielkie drzewo poprzycinać, jak nie w ogóle wyciąć. One są ogromne. Ja ogólnie nie jestem za wycinaniem drzew, ale w tym przypadku to ja bym się nie zdziwiła, gdyby ktoś wziął i wyciął, bo po prostu on zajmuje tutaj cały ten ogród. I tak jak mówię, nic pod nim nie rośnie. No, jeszcze raz na górze. Także mówię, tu można by zrobić kapitalny remont. Pewnie jeszcze z 200 tysięcy by musieli ludzie co najmniej włożyć, ale dalej kupią za 550, dołożą 200, no to 750, no tak jak na dzisiejsze czasy w naszej okolicy, to dalej jest super cena. Ale nie każdy chce się z tym pieprzyć. Wiecie, jak to jest. No tutaj akurat złamali przepisy, bo powinna być zawsze poręcz przy schodach. My zawsze bardzo na to uważamy. W naszych wynajmowanych domach też kiedyś nie było, ale musieliśmy zainstalować wszędzie poręcze, bo nie daj Boże komuś, kto wynajmuje, by się coś stało, by spadł ze schodów, to od razu może zasądzić was. No dobra, trzymam się ściany i idę. Też podłoga tu jest trochę taka, tam jest taka, także wszystko z innej parafii. Podoba, że schody są od razu przy wejściu, bo u nas na górę trzeba iść przez kuchnię. Okej. No i tak. That is very cute. Tutaj jest opisana historia tego domu.
Tak jak mówiłam, on jest wybudowany w 1926 i właściciele mają ten dom już jakieś 30 lat i oni kiedyś mieszkali, zanim wynajęli. Fajnie tu opisują, że bardzo dużo było różnych imprezek w tym domu i też spokojne wieczory. Były szczeniaczki, które spały przy kominku i też kotki, które spędziły tu swoje lata. No nie będę tłumaczyć wszystkiego. W każdym razie fajna taka historia tego domu. I mają nadzieję, że ktoś kupi ten dom zamiast go zburzyć i że będzie kochać ten dom tak, jak i oni kochali. No i powiem wam, że ja tak samo się czuję, jeśli chodzi o mój dom. I bardzo by mi serce złamało, gdyby ktoś kupił po prostu i zburzył. No ale wiecie, są takie czasy, że ludzie wolą zbudować nowe. No i często właśnie takie domy idą pod rozbiórkę. Wiecie, sentymenty sentymentami, ale kasa dla builderów musi się zgadzać. Także zobaczymy, co się stanie z tym domem. Mam nadzieję też, że ktoś go kupi i odrestauruje do swojej dawnej świetności. Także zobaczymy, czy jeśli go sprzedadzą, czy ktoś będzie chciał tutaj coś robić, się naprawdę wyburzy. Mam nadzieję, że nie. Więc nasz dom wcale tak przy tamtym źle nie wygląda. Po obejrzeniu takiego domu ja naprawdę jestem dumna z tego, co my tutaj mamy, ponieważ te domy są w takim samym wieku. Nie, Kitek? Z naszym domem jeszcze nie jest tak źle, wygląda na to. Ale my naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy. Od razu, kiedy się wprowadziliśmy, to dostaliśmy takiego zapału. To właśnie wtedy trzeba to wykorzystać, bo wtedy ten zapał jest, a później już się nie chce. A wygląda na to, że tamci w zasadzie nie zrobili nic. Trochę tam w kuchni, no i tą łazienkę pewnie wykafelkowali. A tak to po prostu to jest taki stan, jak ten dom miał na początku zeszłego wieku. No, kiedy ten skończą nam, jeśli tu będzie ściana już wymurowana, to będzie ładnie, naprawdę. Ale gorąco dzisiaj znowu. Wszystko pięknie kwitnie w ogródku. Zresztą pokazywałam w ostatnim filmiku. No i moje magiczne drzewo. Kotki tutaj siedzą, bo nie ma nawet co wychodzić na ogród, nie? Bo jest tak gorąco. W ogóle muszę przynieść wam wody. Wzięłam sobie z naszej biblioteczki ulicznej nowe książki. Widzę, że tu jest jakaś Margaret Atwood. A Margaret Atwood jest kanadyjską autorką, która między innymi napisała, po polsku się to nazywa, Pamiętniki podręcznej. I też film był zrobiony. A tutaj jakaś Allison, widzę, że wygrała prestiżową nagrodę Pulitzera. No i co, kotki? Co, Augustik? Gaduła nawet wrócił do domu sam. Ali wczoraj była na zewnątrz do drugiej w nocy, bo ja siedziałam tak późno i musiałam ją jeszcze zaganiać do domu, bo nie chciała przyjść. Ale lato jest piękne. Zobaczcie, jakie winogrona już są duże. No, za miesiąc będzie można zbierać. Tak długo, jak szopy pracze nie zawitają najpierw. Widzę, że maliny są. Mówiłam ostatnio, że to już na pewno są ostatnie ontaryjskie truskawki. Byliśmy dzisiaj z Zi na naszym lokalnym farmerskim markecie, który jest bardzo, bardzo słynny w Ontario, chyba najsłynniejszy nawet. I udało nam się wyhaczyć jeszcze takie piękne ontaryjskie
organiczne truskawki. Mam nadzieję, że zrobię jakieś ciasto z nich. Nie, Kiciuś? Kiciuś też by chciał, tak? Tak? Będziesz mi pomagał? Zin na razie ogórki robi. Kitek, ty nie wiesz, jak jest gorąco. Tak, gorąco jest tak, że naprawdę nie chcesz wyjść. Jest bardzo gorąco. Macie dziuby wodę. Też muszę posprzątać tutaj, bo już jest nabałaganione bardzo. Ja tak nie lubię. No pijał guścik. No więc okej, dziękuję bardzo Wam za uwagę. I dajcie mi znać, co myślicie o tym domu. I też o tej cenie. A podkreślam, że dawno, dawno w naszej okolicy nie widziałam domu, który został wystawiony za tak niską cenę. No ale tu widać, że ta cena jest zależna od kondycji tego domu. W każdym razie rynek teraz już co nieco spadł, bo podejrzewam, że gdyby sprzedawali to w tamtym roku, to by spokojnie mogli za taki dom wziąć z 800 tysięcy. Tak jak już mówiłam kiedyś, dom mojej sąsiadki sprzedał się w tamtym roku, jakoś latem ona sprzedawała. I on się sprzedał za 1 250 000. Tyle, że kondycja tego domu, no i też wielkość, jest niebo a ziemia w porównaniu z tym, który oglądaliśmy dzisiaj. Plus, że moja sąsiadka ma bardzo ładnie zaprojektowany i od zera zrobiony ogród. Nie wiem, ile będzie widać, robię tak, ponieważ nikt w tym domu jeszcze nie mieszka. Kupili i na razie nie mieszkają, jeszcze coś tam remontują. To pokażę Wam mojej sąsiadki ogród. To drzewo jest zupełnie nowe. Zobaczcie, jak szybko tutaj te klony rosną. Nie wiem, ile widać. W każdym razie jej ogród jest przepiękny. Ok, żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki, za komentarze. Za to, że spędzacie swój cenny czas śledząc mój kanał. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam wszystkim miłego weekendu. Buziaki, pa!